Robię ten odcinek, bo prosiliście mnie właśnie o taki odcinek, żebym właśnie taki nakręcił. I właśnie tak jak wy mi mówicie, to tak ja to robię. Jeżeli wy mówicie, że taki jest potrzebny odcinek, to taki robię. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Bo ja muszę gadać do tego. To jest mój wyznacznik, ale jeżeli to mi pada tu, to ja nie wiem do kogo gadać. Ja o, widzę ją. Widzę kamerę, ja wiem do kogo mam gadać. No, teraz jest okej. Okay. Siema, siema, słuchajcie, krótki rajd po garażu. Rajd po garażu Blacka. Taka stajnia po prostu. Stajnia Black Opsa. Obiecałem wam taki odcinek, no i właśnie go robimy. Pierwszy mój motocykl, pierwszy sprzęt, który teraz wleci na rajd, to jest Betar 300. Trial w dwustówie. Super motocykl, bardzo dobrze mi się na nim trenuje. Co prawda dwa razy nim wyjechałem i dużo uczy i pokory i wszystkiego, taki trial. Za drugim razem była gleba i to taka porządna, nogę złamałem, ale wszystko jest dobrze. Uwielbiam ten motocykl. Uważam, że każdy powinien mieć taki trial do treningu. To jest 2011 rok, jak nie. Dobra, teraz następny sprzęt. Tylko jeździć, a ulubionym sprzętem Kuby, no to jest MRF-a. To jest MRF-a 120, świeży nabytek Kuby. Tamten to jest mój ulubiony sprzęt do treningów, a to jest ulubiony sprzęt Kuby. To jest po prostu coś, co Kuba mówi, że no po prostu no to jest super, no super, no super. No i w sumie my też byśmy mogli czasem się golnąć taką MRF-ą, w razie czego, jakbyśmy nie mieli sprzętu. Także 120 MRF-a, nowo kupiona. Na razie wszystko w niej gra i buczy. Tak, to jest ulubiony sprzęt Kuby. A teraz ulubiony sprzęt Tomka. Chodźcie, tutaj. Renault. Wszystko pali, wszystko świeci, lusterka działają, wszystko gra. Tylko jeździć. Renault 50 w czterosuwie. Normalnie skuter najlepszy na enduro. Skuter Tomka. Kaskaderski sprzęt po prostu. Nie powiem, że wiejski. To jest endurówka, skuter enduro. Tomek uwielbia nim jeździć. O, tutaj ma nawet te wycieraczki pod nogi. No fajny, no ma i kierunkowskazy, i światła działają, po prostu wszystko. Nawet bagażnik, kopka gdzieś tam wypadła, ale naprawdę to jest super kaskaderski sprzęt na naszym kanale. Dobra, a teraz moje oczko w głowie. Moje oczko w głowie to jest co? Moje oczko w głowie. Moje oczko w głowie to jest, nie zgadniecie. Raptor 700. 2006 rok. Sobie na niego usiądziemy. Po prostu oczko w głowie, dlatego że po prostu lubię przy nim grzebać. Lubię go upiększać, nie wiem, to jest coś takiego, nie wiem, jak ktoś ma, nie wiem, Ferrari. No, coś takiego, tak dla mnie to jest. To jest sprzęt do zadań specjalnych. Znaczy tak, lubię nim jeździć i lubię w nim grzebać, tak? Lubię dbać o niego. No po prostu zawsze chciałem mieć kłada i to jest właśnie to. Ktoś by pomyślał, że coś innego to jest moje oczko w głowie, a właśnie jest ten kład Raptus. I to właśnie z tego roku. Nie wiem dlaczego. Dobra, teraz następny sprzęt. Sprzęt, powiem wam, uniwersalny, czyli tak, sprzęt dla mnie, dla Kuby i dla Tomka. Yeah. MD 180 to jest taki wspólny nasz sprzęt do jazdy,
czyli Kuba, Tomek i ja możemy śmiało sobie na tym pomykać. JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no too bad. Czyli tak, to jest dla wszystkich ten kład, tak? Nawet dla Klaudii. O, tam jest dobrze. 110 też jest dla Klaudii. I dla Kuby. No i oczywiście dla młodych widzów, którzy będą przyjeżdżali na miejscówki, żeby potestować i pojeździć sobie takim Kajo 110. Bardzo bezpieczny, ze zrywką mamy tego kłada. No, nówka sztuka, no. Nie jeżdżona jeszcze raz, tylko była odpalona i nie wiem, ze 100 metrów przejechała. Dobra, i teraz ostatni mój najlepszy motocykl, jaki kiedykolwiek miałem, to jest... Chodźcie. Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. To jest po prostu moje narzędzie do zabawy. Beta 350 RR w czterosuwie. Najlepszy motocykl, jaki kiedykolwiek miałem. Po prostu tak jest doskonale wyważony. Ja po prostu wsiadam na niego i po prostu jadę, nie wiem. Nie wiem, jakbym... Nie wiem, tylko zasuwał po prostu i nic więcej. To jest mój najlepszy sprzęt, ale oczywiście ten jest tylko dla mnie. No i ten jest dla mnie. I trial jest dla mnie. No i 180. A Tomek tak, Tomek ma do dyspozycji 180 Kajo, skutera, no MRF-y nie, bo szkoda MRF-y, nie? A Kub, no tak, czyli tak, Tomek ma dwa sprzęty do dyspozycji, Kuba ma raz, dwa, trzy sprzęty, a ja mam cztery sprzęty, bo jestem najstarszy. No, no i co, kończymy ten rajd, nara, hejos, trzymajcie się. Mam nadzieję, że się wam spodobał ten rajd. Ale tak biegać z tą kamerą to jest... już się zmęczyłem normalnie. Pozdry, piona, hejos. Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.